Ich habe am Beginn meines Vortrages jetzt mich dafür entschuldigt, dass ich das gesagt habe, weil es war ein Missverständnis. Na początku mojego referatu prosiłam o wybaczenie za to sformułowanie, gdyż polegało ono na nieporozumieniu. Ich bin nicht informiert, was an der katholischen Universität Lublin tatsächlich passiert. Nie jestem poinformowana, co się dzieje na katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Ich habe das nur gehört. Po prostu tak słyszałam tylko. Und ich denke, es war ein Missverständnis. Ale sądzę, że to było nieporozumienie. Es ist notwendig, dass die Studenten über die Ideologie informiert werden, selbstverständlich. Jest oczywiście potrzebne, żeby studenci byli informowani o tej ideologii. Und es ist ein großer Unterschied, von welchem Standpunkt her das gemacht wird. Natomiast jest istotne, z jakiego punktu widzenia to się wszystko wykłada. Ob es darum geht, Promotion für die Gender-Ideologie zu machen, im Sinne der Gender-Ideologie, oder ob es um eine kritische Aufklärung geht. Czy jest to promowanie tej ideologii, czy też po prostu krytyczne wyjaśnianie, na czym ona polega? Und ich bin sehr froh, dass mir jetzt von verschiedenen Professoren, die an dieser Universität lehren, gesagt wurde, es geht um Aufklärung. Cieszę się bardzo, dowiedziałam się od profesorów tego uniwersytetu, iż te wykłady są, ale są one krytyczno wyjaśniające. Allerdings müssen wir vorsichtig sein und aufmerksam. Niemniej musimy być bardzo wyczuleni, gdyż jest duży nacisk na to, żeby filozofię bądź ideologię gender wprowadzać do uniwersytetów. W ewangelicznej kirche in Deutschland wurde ganz offiziell ein Gender-Institut gegründet im Sinne von positiver Einführung der Gender-Ideologie. Und es gibt auch im katholischen Raum starke Tendenzen, dass die Ideologie eindringt, die alles zeigt, dass ja immer auch in die Kirche eindringt. Wir brauchen eine Enzykliki papieskiej, która będzie mówiła o tej ideologii, tak samo jak encykliki reagowały na zagrożenie komunizmem i nazizmem. Nazizmem to była encyklika w Niemczech Mitbrennen der Sorge. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest centrum antropologii chrześcijańskiej, założonym przez Jana Pawła II. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że mogę u Was gościć i występować z wykładem. Beten wir zu dem heiligen Johannes Paul II., módlmy się do świętego Jana Pawła II., żeby stąd wysłał impulsy na cały świat.